Witamy z Bielska-Białej. Dzisiaj jesteśmy w Bielsku, w mieście Bolka i Lolka. Również grupy Trzecia Fala, tak, tutaj sobie Bolki i Lolki radośnie skaczą. Trzecia Fala tutaj produkuje swoje zajebiste wrzuty. A przy dworcu nasz redaktor Siurek trafił niesamowitą sprawę, niesamowitą taksówkę, która ma niesamowity ładunek. Tak, tak, a o tym już nasz redaktor Siurek. A przed tym, przed taksówką chciałem Was, razem z redaktorem Łódeczko, chciałem Was powitać w telewizji wlepnetowej. Czyli witamy. A, witamy. Witamy w telewizji wlepnetowej, już któreś tam wydanie i tak dalej, natomiast była sobie taksówka. Była sobie taksówka w Bielsku-Białej i ta taksówka, właściwie pan z taksówki nie miał za dużo do powiedzenia, chociaż może nie zadałem mu za dużo pytań. Ja generalnie nie czytałem, co on tam napisał. W każdym razie ta taksówka taka była biała i czerwona, litery białe, taksówka czerwona. Bardzo mi się to spodobało, od razu się poczułem taki pewny, wiem gdzie jestem. Na co jeszcze niedaleko było do Cieszyna Czeskiego, gdzie kolega redaktor Siurek. Co zrobił redaktor Siurek? Knedliki z dżemem. Tak jest, były tam knedliki z dżemem i dużo czeskiego relaksu. Prestiżu! A więc do zobaczenia. Tak z własnej woli ten samochód odkleił? No, z własnej potrzeby. Z własnej potrzeby. Bo ja obserwuję, co społeczeństwo myśli, co społeczeństwo robi, czyta i reaguje, no i odpowiednie rzeczy do myślenia daje, żeby to było do myślenia. Na samochodzie? Na samochodzie, no bo to jest reklama na nadwozie, to dużo ludzi przechodzi. Ja wcześniej robiłem ulotki przed referendum do Unii, ulotki robiłem, no ale to mnie drożej kosztowało. A tutaj to jest trochę taniej, bo czy się raz coś zrobi. No i zmieniam co chwilę, tam na tej szybie zmieniam co chwilę. Tylko nie za bardzo do dosięcia i ten, bo wiesz, nie wiemy kto to będzie oglądał tak naprawdę. No dobrze. Nie? Uwaga, 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 przerywamy transmisję, żeby dodać wam wiadomość po taksówce o tym, że w Bielsku-Białej znaleźliśmy rata. Oto rat. Yeah. Rat. Rat wygląda smacznie, można go złożyć jak puzzle. Możecie go sobie składać jak puzzle, tu jest głowa, tak, to jest street art, tak, także raty robią street art, pomimo tego, że już się nie liczą, ale oni są z nami. Dziękujemy bardzo i życzymy smacznego. Telewizja Wletnet Was pozdrawia. Rat uratuje świat. Uhuhuhuhu. Yeah.